Konsolę do testów otrzymałem od firmy łowcychin.pl. Nie tak dawno wspominałem, że coraz więcej chińskich firm widzi potencjał w kieszonkach za grosze w oparciu o pirackie romy. Choć firmy się zmieniają, rzadko zdarza się ktoś, kto zaserwuje nam coś nowego niż znany wszystkim design albo PSP, albo Game Boya. Walka toczy się jedynie o cenę. Jednak nie ma się co oszukiwać, im niższa cena, tym sprzęt będzie miał gorsze osiągi. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja konsolki R36S. Zapraszam. Tym razem trafiła do mnie konsolka R36S, która na pewno zwraca uwagę na siebie niewielką ceną. Za model ze 128 GB kartą pamięci zapłacimy poniżej 200 zł poprzez łowcychin.pl, no i jest to wyjątkowo atrakcyjna cena. Sprzęt jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, nie trafił się przeźroczysty fiolet. Sama konstrukcja nie jest niczym nowym, to po prostu dokładnie ta sama forma co w Anbernikach. Z przodu mamy ekran IPS o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 640x480 pikseli. Poniżej po lewej znalazł się krzyżak i gałka analogowa. Po środku głośnik, przycisk Start Select i FM. Po prawej przyciski funkcyjne i druga analogowa gałka. Z lewej strony mamy wejście na kartę oraz przyciski ściszania i zgłaszania. Z prawej włącznik, reset i gniazdo na kartę pamięci, na którą możemy wrzucić gry. Od dołu mamy wejście na słuchawki oraz dwa złącza USB-C, jedno do zasilania, drugie OTG. Z tyłu bampery i triggery, oba cyfrowe. Oraz co ciekawe, klapka z możliwością otwarcia i ewentualnej wymiany baterii. Nie wiem, czy w którejś z wcześniejszych konsolek była taka możliwość, ale szanuję. Cóż za bebechy siedzą w R36S. Mamy tutaj czterordzeniowy procesor ROG Chip o częstotliwości 1,5 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali G31 MP2. Do tego 1 GB pamięci DDR3. Całość napędza bateria o pojemności 3200 mAh, co ma zapewnić do 6 godzin zabawy. Konsola posiada też wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth 4.2. Sprzętem zarządza system ARC OS 2.0. No cóż, już widać, że bebechy szału nie robią. Skądś ta niska cena musiała się wziąć, ale nie oceniajmy książki po okładce. Po uruchomieniu wita nas ładne menu, z którego możemy wybrać jeden z kilkunastu dostępnych systemów, których każdy ma wgrane po kilkanaście lub kilkadziesiąt lub nawet i kilkaset nielegalnych ROMów. W sumie mamy ich ponad 15 tysięcy. Konsolka obsługuje gry również do Dreamcasta i PSP, co przy tej cenie ciekawi mnie, jak będzie z płynnością działania. Każda gra posiada screen, a część z nich nawet filmy pokazujące grę w akcji. Całkiem fajny pomysł, bo możemy zobaczyć o czym jest gra, zanim ją odpalimy, ale jak się łatwo domyśleć, bardzo niewiele gier oferuje taki rarytas, no bo wiadomo, miejsce na chińskiej karcie pamięci nie jest z gumy, choć chińskie pendrive'y i dyski SSD zdają się temu przeczyć. Gierki 2D, jak się łatwo domyśleć, działają bez zarzutów. Tutaj warto pochwalić ekran, wyjątkowo soczyste kolory i ładnie się to prezentuje. Dzięki temu, że ekran ma format 4x3, gierki automatowe wyglądają super, ale jak mniemam, na PSP będzie jednak tutaj to sporą wadą. No ale do automatówek nadaje się idealnie. Gry z PlayStation 1 nie mają problemów, aby działać w pełnej prędkości. Nie zauważyłem zwolnień ani podczas grania, ani podczas odpalania cutscenek. Wszystkie tytuły, które uruchamiałem, działały z pełną prędkością. Gry na PSP z racji formatu 4x3 będą ściśnięte, ale nie powinno to przeszkadzać podczas rozgrywki. Zobaczmy jak z płynnością. Wgrany na kartę Pursuit Force powinien być dobrym promierzem prędkości. Gra działa sprawnie, są delikatne glitche, ale nie ma to wpływu na jakość rozgrywki. Tekken Dark Resurrection również nie miał problemów z działaniem w pełnej prędkości i grało się w niego bardzo dobrze. Gierki na Dreamcasta działają średnio. Wrzucony na kartę Dead or Alive wygląda jakby śmigał w zwolnionym tempie. Muzyka tnie jak szalona. Podejrzewam, że właśnie muzyka jest tutaj głównym problemem kiepskiego działania gry. Romy na Dreamcasta mają zazwyczaj ścieżki audio w osobnych plikach, a karta ledwo wyrabia z dogrywaniem danych z dwóch miejsc. Od biedy można grać, ale raczej będzie to dość anemiczne. Próbowałem odpalić frame skipping, ale w tym wypadku będzie gorzej. Nie dość, że w slow-mo, no to z ewidentnie brakującymi klatkami. Dziwne, że wrzucono tą grę, skoro wiadomo było, że dobrze to działać nie będzie. Drugim tytułem do przetestowania było Crazy Taxi 2. Działa trochę lepiej lub jest to mniej wyczuwalne, ale muzyka również tnie jak szalona. Raczej gry w 3D z Dreamcasta, no są dość dalekie od komfortowej gry.
Wygoda R36S jest podobna jak w identycznym Anberniku. Jak masz duże dłonie, problemy będą sprawiać triggery, a same gałki powodują, że trzeba dość nienaturalnie ułożyć palce. Zdecydowanie nie jest to konstrukcja, którą polecam do długich sesji. To, co mnie wkurzało w sprzęcie, to to, że przy odpalaniu każdej nowej gry poziom głośności był ustawiany od nowa na max. A ponieważ głośniczek jest jaki jest, wycie irytowało i za każdym razem trzeba było ściszać. Pomimo wielkich chęci, nie udało mi się odpalić modułu Wi-Fi, którego po prostu nie ma na liście, a jest Ethernet. Zabrakło, jak mniemam, sterowników, więc nie mogłem bezprzewodowo zaktualizować konsolki do nowego firmware'u. Zaskoczył mnie fajnej jakości ekran i czas działania baterii. Tak samo jak podobała mi się możliwość bezproblemowej wymiany pakietu zasilającego. Za cenę podaną na początku tego filmu ciężko będzie znaleźć coś rozsądnego. Owszem, R35S nie jest super maszyną, ale ciekawą alternatywą dla droższych Anberników. Raczej konsolkę stawiałbym jako zabawkę do odpalania gier 2D i ewentualnie PlayStation 1. Powyżej może być różnie, choć z PSP konsolka radziła sobie całkiem dzielnie. Jednak warto pamiętać, że jest to klon klona, których na rynku będzie coraz więcej, bo Chińczycy zaczynają już kopiować samych siebie. Rynek kieszonsolek nie jest bez dna i w pewnym momencie się nasyci. Jednak jeśli szukacie niedrogiej konsolki, której nie szkoda jak się zgubi albo ktoś nam ją buchnie jak nie patrzymy, to tak, R36S nadaje się do tego idealnie. Prosty, niedrogi sprzęt z właściwościami adekwatnymi do ceny. Na pierwszą styczność z chińskimi konsolkami jak najbardziej sprzęt warty zainteresowania. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.